To zasieki? Nie. To korbowody. Przyszedł czas na ich wyważanie. Zapraszam. Co przede wszystkim będziemy potrzebować do wyważania korbowodów? Podstawa to oczywiście odpowiednie stanowisko, które pozwoli na wygenerowanie informacji o tym, jaka jest masa korbowodu poruszająca się ruchem obrotowym oraz jaka jest masa korbowodu poruszająca się ruchem posuwisto-zwrotnym. Kolejna sprawa. Będziemy potrzebowali jakiejś szlifierki. Szlifierka będzie potrzebna do tego, żeby korygować masę, konkretnie redukować, bo tutaj niestety masy nie dołożymy. Tak więc będziemy ściągać masę ze stopy bądź z główki korbowodu. No i jeszcze jedna sprawa, to jest kwestia wagi, która pozwala uzyskać dokładność pomiaru, powiedzmy z dokładnością do 1 grama. To jest takie niezbędne minimum do prawidłowej analizy danych pomiarów. Zaczynamy. Pierwsza sprawa to jest stanowisko. Tak jak widać, stanowisko wyposażone jest w wagę, która charakteryzuje się oczywiście dokładnością do jednego grama. Stanowisko wyposażone jest w odpowiednie rolki, które pozwalają na osadzenie stopy oraz główki korbowodu. To, co jest bardzo ważne, część wachliwa. No i ta część oczywiście odpowiada za podanie informacji, jaka jest masa w danym punkcie. Kolejna sprawa to jest kwestia tego, że jest możliwość regulacji wysokości ustawienia tego ramienia. No i jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, możliwość zamiany rolek po to, żeby można było zweryfikować jedną i drugą masą, która to za chwilę pokażemy. Kolejna sprawa to jest kwestia naszej szlifierki. Zwróćcie uwagę, że wykorzystałem do tego popularne urządzenie zwane czołgiem. Będzie ono miało za zadanie umożliwić szlifowanie główki oraz stopy korbowodu. No i jeszcze jedna sprawa, to jest kwestia trochę dokładniejszej wagi. Ta ma dokładność 0,5 grama. Dzięki tej dokładności określimy, jakie są różnice pomiędzy korbowodami. Ta waga ma charakter kontrolny. Za pośrednictwem tej wagi określimy dokładne wartości ogólnych mas korbowodu. Zatem, co to jest korbowód? Przypomnę Wam, że korbowód to jest nic innego jak element układu korbowego, który łączy tłok z wałem korbowym. Pośredniczącymi elementami są sworznie tłokowe, które tutaj akurat są ciasno pasowane w tej główce, także nie wsadzimy ich, oraz półpanewki stanowiące łożyskowanie ślizgowe stopy korbowodu. A teraz trochę teorii. Zatem korbowód. Generalnie jaki wykonuje on ruch? Część tego korbowodu wykonuje ruch posuwisto-zwrotny, część korbowodu wykonuje ruch obrotowy. Technicznie mówiąc, jest to ruch złożony. Potocznie mówią nawet o ruchu gitarowym. Dlaczego? Ponieważ główka korbowodu porusza się ruchem posuwisto-zwrotnym, a stopa korbowodu porusza się ruchem obrotowym. Tak więc tak jak tutaj widać, no jest to złożony ruch korbowodu. Co za tym idzie? Korbowód będzie się charakteryzował masami poruszającymi się czysto ruchem obrotowym oraz masą, która będzie się poruszała ruchem posuwisto-zwrotnym. Jak zatem podejść do zagadnienia? To, co jest bardzo ważne, to musimy pamiętać o jednym. Samo ważenie korbowodów, czyli wyrównanie mas, przypadkowe wyrównanie mas, nie jest, że tak powiem, wystarczające. Czyli jeżeli będziemy szlifowali tu i tu z przypadku,
w sytuacji takiej, kiedy będą różnice występowały w masach korbowodów, a w tym silniku dopuszczalna jest chyba tam z tego co kojarzę do 5 gram nawet, no to okaże się, że po prostu wprowadzimy przez przypadek niepotrzebne obciążenia. Tak jak w każdej konstrukcji, czy w każdym elemencie, wszystko co fizycznie da się złapać, ma jakąś określoną masę, czyli co za tym idzie ciężar, wszystko ma swój środek ciężkości. No i w przypadku korbowodów ten środek jest gdzieś tam wyznaczany w okolicach 2/3 odległości od główki korbowodu. W przypadku tego korbowodu, tak na dobrą sprawę, nie wiemy, gdzie to występuje dokładnie. Można by było to określić, ale to nie jest temat tego odcinka. Generalnie chodzi nam o to, żeby masy wszystkich korbowodów oczywiście były takie same, ale sumarycznie masa korbowodu poruszająca się ruchem obrotowym, czyli stopy korbowodu, była taka sama dla wszystkich oraz masa główki korbowodu była taka sama dla wszystkich. Lecimy. Jaki będzie schemat działania? Pierwsza sprawa to sobie określimy oczywiście, jakie są masy korbowodów, żebyśmy wiedzieli, gdzie ewentualnie korygować. Czyli będziemy na pewno obrabiali te korbowody, które będą charakteryzowały się większą masą. To jest jedna sprawa. Czyli ogólne sprawdzenie masy korbowodów. Pomiar mas korbowodów. Dwa. Określenie, gdzie występują różnice. Czyli określenie różnic. Tutaj konkretnie chodzi o kwestię właśnie tych mas poruszających się ruchem posuwisto-zwrotnym i mas poruszających się ruchem obrotowym. W sytuacji takiej, kiedy masy mogą się te różnić, sumaryczna masa korbowodu może być taka sama. Będzie to wynikało z tego, że będzie trochę więcej materiału na przykład na jednym z korbowodów, na główce korbowodu, a na drugim będzie trochę więcej materiału na stopie korbowodu. Jest to element, który w tym przypadku jest produkowany oczywiście w produkcji masowej, tak więc tutaj tolerancje wykonania występują. W kwestii tych korbowodów to, co jest stałe na pewno, co się nie zmienia, czyli to, co nie ulega zużyciu, to przede wszystkim jest konstrukcja korbowodu. Same stworznie oczywiście wcześniej sprawdzaliśmy, miały taką samą masę. W kwestii łożyskowań na to wpływu nie mamy. Generalnie wszystkie te łożyskowania zakładamy, że mają taką samą masę. Można to oczywiście poważyć. Niemniej jednak trzeba pamiętać o tym, że one w procesie eksploatacji się po prostu zużywają i to i tak wpłynie. Nieznacznie, ale wpłynie na zmiany tych mas. A oczywiście jest pomijalne. Trzecia sprawa. Tutaj było określenie różnic. Trzecia sprawa to jest wyznaczenie korbowodów, czyli konkretnie miejsc na korbowodach, które będą ulegały obróbce. Czyli miejsca do obróbki w komplecie korbowodów. 4. Obróbka to musi być podyktowane oczywiście odpowiednim monitorowaniem procesu, czyli na bieżąco doważamy. Monitoring. No i 5. Ustalenie jednakowych mas. Tutaj to tak na dobrą sprawę to jest nasz wynik. To jest nasz wynik. Co to znaczy jednakowe masy? Dobrze poskładany silnik ma tolerancję w zakresie 1 grama. I tego będziemy szukać. Czyli tutaj dopisuję założenie tolerancja 1 gram.
Okej. Pamiętacie, przed chwilą mówiłem o środku ciężkości tego korbowodu. Generalnie jak popatrzymy się na korbowód, ma on taką konstrukcję, która się charakteryzuje jakąś tam określoną masą z tej strony. Nazwijmy ją masą M1 oraz masą z tej strony M2. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że tutaj fizycznie jest więcej mięsa, a tutaj jest mniej mięsa, no to siłą rzeczy M1 musi być większe niż M2. Logiczne. Teraz kolejna sprawa to jest sumaryczna masa korbowodu. To co to jest? To jest nic innego jak M1 plus M2. No i ile to ma być? Zważymy, będziemy wiedzieć. Ok. Dzięki temu, że mamy jakieś tam określone masy M1 i M2, uzyskujemy informację o tym, gdzie będzie występował środek ciężkości korbowodu. Czy będziemy to liczyć? Nie tym razem. Nam chodzi generalnie o to, żeby wyrównać po prostu te masy. Kwestie, że tak powiem, mechaniki technicznej po prostu w tym przypadku pominiemy. Zatem, jaki jest proces? Najpierw, powiedzmy, stroną masy M1, czyli stroną stopy korbowodu, zakładam korbowód na wagę. Tutaj na wahadle pozwalam mu swobodnie się ustawić. Odczytuję tą wagę, zapisuję i następnie porównuję, powiedzmy, kolejne. Następnie w sytuacji takiej, kiedy już skończę te cztery pomiary, dokonuję oczywiście zmiany. Tym razem wagę wprowadzę w to miejsce, to znaczy korbowód obrócę po prostu, żeby waga była po stronie główki korbowodu, a nasze wahadło, nasz korbowód, tak, będzie po stronie stopy korbowodu. Co to nam da? Da nam to informację o tym, jakie są rzeczywiste masy wynikające właśnie z konstrukcji danego korbowodu oraz oczywiście tego materiału. Ok. Do tego, to tam tablicy nie ma po prostu, wezmę sobie kartkę i będziemy na bieżąco zapisywać wyniki. Ok, stanowisko mamy gotowe. Czas przejść do szybkiej tabeli. Pierwsza sprawa to oczywiście jest kwestia ustalenia masy całkowitej korbowodu, czyli będziemy, nazwiemy ją MC oraz odpowiednio M1 dla stopy korbowodu i M2 dla główki korbowodu. Skąd wiem, do którego cylindra należy? Na korbowodach wybite są znaczniki. To są znaczniki fabryczne. Widać 1-1. Co świadczy o tym, że jest on z pierwszego cylindra. I odpowiednio tak wszystkie korbowody mają. I tutaj przykład 2-2. Tak więc zapiszę sobie najpierw po kolei masy wszystkich korbowodów. Dlaczego jest ważna masa całkowita? Żeby sprawdzić, czy mamy odpowiednio ustawione stanowisko. W przypadku, kiedy nie będziemy mieli odpowiednio ustawionego stanowiska, konkretnie wysokości względnej osi, względem siebie, no to tak na dobrą sprawę, jak będziemy dokonywali ważenia tych korbowodów i sprawdzania mas stóp i osobno główki korbowodu, no to
Co się stanie? No, stanie się to, że masy mogą być większe bądź mniejsze niż sumaryczna masa korbowodu. Tak więc tutaj dobrze jest posiłkować się, powiedzmy, tą masą całkowitą. Masa całkowita to jest oczywiście absolutny wstęp do tego badania. Po kolei. Pierwszy korbowód. ...424 i 5. Następny. Drugi. Staramy się układać wszystkie jednakowo. 424,5. Trzeci. 424,5. No i czwarty. 424. Wskoczyło 5. Sprawdzę to jeszcze raz, żeby wyeliminować ewentualny błąd pomiaru. Tak więc będę dokonywał tego w bardzo podobny sposób, jak robię to z tłukami. Po 3-krotnie. Te pół grama to jest tak na dobrą sprawę błąd pomiarowy tego urządzenia, tak więc w tym przypadku chyba pozostaniemy przy informacji 424,5. Czwarty, 425, 425, 425. Tak jak było widać, czwarty korbowód wykazywał na kilkanaście pomiarów wartość 425, tak więc tutaj wprowadzę tą informację jako informację prawidłową. Skreślę sobie to, 425. Co to oznacza? W tym przypadku okazuje się, że korbowody charakteryzują się równą masą. Biorąc pod uwagę chęć uzyskania dokładności do 1 grama, no to śmiem twierdzić, że teoretycznie już są dobre. Teraz wystarczyłoby sprawdzić, czy masy poruszające się ruchem posuwisto-zwrotnym i masy poruszające się ruchem obrotowym są sobie równe. I do tego podchodzę. Najpierw wyznaczę masę M1 dla wszystkich korbowodów i następnie określę, jakie są różnice pomiędzy nimi. Rolka tu się waha, tu się obraca, tutaj też się obraca. Włączam wagę. Po co? Razem z tym urządzeniem. Po to, żeby oczywiście była wytarowana tak, aby ta masa nie miała wpływu na pomiar samego korbowodu. 0.
No i teoretycznie, jak popatrzymy się na wyniki, no to okazuje się, że 314 plus 111 to jest 425. No i w przypadku, kiedy mamy różnicę pomiędzy M1 dla korbowodu pierwszego a czwartego w granicy 2 gram, no to teoretycznie można by było to korygować. Tak samo w sytuacji masy M2, 111 i 110, tutaj mówimy o sytuacji tolerancji 1 grama, tak więc w tym przypadku, szczerze mówiąc, chyba tego ruszać nie będziemy. Jak będzie wyglądała kwestia korekty? Pokażę to po prostu na przykładzie. Wybiorę sobie teraz ten, który będzie miał, o, czwarty konkretnie, który ma największą masę stopy korbowodu i skoryguję ją przez lekkie zeszlifowanie miejsca, które jest do tego przeznaczone. Które miejsce można szlifować? Generalnie, jak ktoś wie, to fizycznie cały korbowód można szlifować. Niemniej jednak są punkty technologiczne, które pozwalają właśnie na zeszlifowanie nadmiaru masy. Pierwsza sprawa to tutaj natkówka na stopie. Druga sprawa, natkówka na główce korbowodu. Czwarty korbowód charakteryzował się największą masą stopy, tak więc teraz wprowadzę korektę, którą tak na dobrą sprawę będę chciał uzyskać różnicę, powiedzmy, minus 1 gram, tak żeby być w polu tolerancji całego zestawu. Jak będę to robił? Włączę czołg, przyłożę i na nowo zważę. Liźnięcie prawie nic nie dało. Nie widać różnicy. Wskakuje 314-315, tak więc zakładam, że jest dobrze. Masę korbowodu 424. Co dalej? Spróbujemy skorygować resztę. Złapałem się za drugi korbowód i patrzę, gdzie była mniejsza masa, gdzie była większa. Okazuje się, że tutaj masa M2 była mniejsza. Co za tym idzie, to zweryfikujemy właśnie tą masę większą. Nic dodać, nic ująć. Operacja zakończona sukcesem. Ok, co uzyskaliśmy?
generalnie uzyskaliśmy teoretycznie równą masę. Dlaczego mówię teoretycznie? Dokładność pomiarowa tej wagi no nie jest laboratoryjna. Nie ma co się oszukiwać. Niemniej jednak w sytuacji akurat takiego silnika, który jest przygotowany do jazdy cywilnej, w zupełności to wystarcza. Korbowód pierwszy, korbowód drugi, korbowód trzeci, korbowód czwarty. Sumarycznie uzyskaliśmy te same masy korbowodów. Na starcie było tam 424,5 i 425. Tak więc zapiszmy sobie to. Na starcie było 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 5, 0. Co uzyskaliśmy? 4, 2, 4, 4, 2, 4, 4, 2, 4, 4, 2, 4. Dobrze, że nie uzyskaliśmy więcej, bo no, można by było powiedzieć, że byłoby to co najmniej zastanawiające. W kwestii, gdzie występowały korekty. Tak jak widzieliście, w niektórych korbowodach szlifowałem samą stopę, w niektórych stopę i główkę. Dzięki temu uzyskałem równe masy i nieznaczne różnice pomiędzy stopami a główkami korbowodów. Tak więc w tym przypadku ja osobiście jestem z tej operacji zadowolony. Czy trzeba to robić? No oczywiście można się zapytać, czy ktoś to robi? Pierwsze pytanie, czy trzeba robić? Teoretycznie rozebrałem silnik, który był seryjnym silnikiem i fabryka zrobiła go zgodnie z normą. Śmiem twierdzić, że przy akurat tym egzemplarzu się trochę bardziej postarali. Tak więc w moim przypadku nie trzeba było tego robić. W sytuacji takiej, kiedy byłaby różnica większa w masach korbowodów, powodowałoby to, jak już wcześniej powiedziałem, nierównomierne obciążenia, dwa nierównomierne przyspieszenia wału z poszczególnych cylindrów. Co za tym idzie? Znowu wracamy do tego systemu 3 konie, 1 osioł albo 3 osły, 1 koń. Więc w tym przypadku lepiej jest to wyrównać i mieć po prostu święty spokój. W sytuacji takiej, kiedy byście drastycznie zmieniali masy korbowodów, trzeba oczywiście pamiętać o tym, że ponownie należy wyważyć dynamicznie wał korbowy. Jest kilka firm w Polsce, które to robią. Nie będę tutaj reklamował. Niemniej jednak powinno się taką operację wtedy przeprowadzić. W sytuacji takiej, kiedy ja korygowałem w zakresie powiedzmy tego pół grama, jednego grama, to tak na dobrą sprawę dynamiczne wyważenie, jeżeli seryjnie to jeździło, to by mi za dużo nie dało. W momencie, kiedy bym chciał naprawdę dostroić silnik picobello od strony mechanicznej, to i tak posiłkowałbym się właśnie tego typu operacją. Na czym ona polega? No właśnie, jeżeli zmieniamy drastycznie masy, które poruszają się ruchem posuwisto-zwrotnym i ruchem obrotowym i są one połączone z wałem korbowodem, z wałem korbowym, no to w tym przypadku wprowadza się podczas wyważenia dynamicznego masy zastępcze na czopy korbowodów i dzięki temu wprowadza się nowe wyważenie. Co mi to by dało? Teoretycznie dałoby mi lepsze przyspieszenie wału, co za tym idzie lepszą dynamikę silnika, dwa, samo z siebie wyższą sprawność. No w tym przypadku akurat ze względu na to, że jest to projekt budżetowy, nie wprowadzałem takich korekt. Niemniej jednak można to jak najbardziej zrobić i z takich korbowodów wiem, że da się ściągnąć nawet i po 5 do 10 gramów. Więc w tym przypadku na pewno w przygotowywaniu powiedzmy do jakichś tam zmagań sportowych można by było taką korektę wprowadzić. Ale pamiętajcie wtedy o tym, że trzeba dynamicznie wał na nowo wyważyć. Reasumując. Masy równe. Różnice pomiędzy masami główek i masami stóp korbowodów po pół grama. W kwestii tego, co mi to daje, daje mi to pewność, że mechanicznie ten silnik od strony układu tłukowo-korbowego został przygotowany w taki sposób, żeby
pracował równo. Tak więc kolejny etap to już będzie montaż. Najprawdopodobniej w następnym odcinku, zobaczymy jeszcze w tym następnym odcinku technicznym oczywiście, najprawdopodobniej będzie to odcinek podyktowany montażem korbowodów z tłukami. Szczerze mówiąc, nie wiem kiedy się ukaże, ze względu na to, że jak obserwujecie, czy mój kanał, czy kanał Decento Tour, dodatkowo polecam tutaj kanał Decento Tour, to wiecie, że wyjeżdżamy z naszą ekipą na dwutygodniowy objazd po Polsce i jest duże prawdopodobieństwo, że odcinków technicznych przez jakiś czas nie będzie, ale na pewno do tego wrócimy. Cóż mogę powiedzieć? Jeżeli Wam się podobało, zasubskrybujcie, polajkujcie, no i oczywiście udostępnijcie. Niech się szerzy. Jeszcze jedno. Tak mi się teraz akurat pomyślało. Często jest tak, że mechanicy w momencie, kiedy następuje awaria pojedynczego tłoka i jest on połączony właśnie w taki sposób, jak chociażby tłok z korbowodem w Cinquecento, to jest akurat silnik Seicento 1100, no to co? Wymieniają cały zestaw. Trzeba pamiętać o tym, żeby sprawdzić te masy, bo różne partie silników mają różne masy tych części. I w tym przypadku później mówią, kurczę, no poskładany, a już nie chodzi tak jak wtedy. Na razie.